Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Lara at the Movies. Znajdujemy się w filmie Blood from the Mummy's Tomb. Jest ze mną oczywiście Aga. Jestem, cześć. I Sylwek. A oczywiście, cześć. No i schodzę z tego helikoptera, co to tak trudno z niego zejść? No ale ja bym chciała tak, żeby nie umrzeć. Aha, no, nie dobra, zginąłem. Nie, ja zginęłam, a mam pełne życie. Znaczy... Nie wiem, o co tu chodzi. No, mam wam powiedzieć, czy nie? A nie, dobra, tu jest chyba takie... Dobra, mam to. Mhm. No, to nie jest ale dobra. Co, do przodu trzeba skoczyć, czy co? Nie, niżej się musisz złapać jakby... Niżej krawędzi tego helikoptera, nie? Masz to? Z prawej strony. Aha, musisz na do końca dobrze, prawej strony rozumiem, spaść. Tak, chciałam tak właśnie zrobić, tylko... wiesz, nie wiedziałam, że mogę się ale złapać. Ale wiecie, że ja muszę na wstępie wziąć apteczkę? Tak, wiesz bo to co? Zżera nie, całą nie bierz się na razie. Ja biorę apteczkę dopiero wtedy, kiedy ktoś do mnie strzela i na przykład mam tyle życia, że no po prostu już nie przejdę, nie? Nie, ja tak się jak boję, Emeraldzie, że mnie zabiję wtedy, że ja nie zdążę wziąć apteczki i zginę, nie? No ale co możemy już zapisywać? Czy my tutaj sobie robimy jakieś challenge, czy odpoczywamy w tym myślę, kasowie, że możemy odpocząć. Żeby się denerwować? Ja myślę, że możemy odpocząć. Ej! Co? Ktoś coś mi mówi. No, ktoś tam coś powiedział. Mam jakiś dialog. Ona ma słuchawkę, wiesz? A, to Lara rozmawia z tym gościem chyba tam z helikoptera. Z Zipem może, nie? No może. By było. Może. Mhm. Wiecie co, wspinam się po jakichś skałkach tutaj. O Boże. No ja też tam z tyłu jestem. Wiecie co, bo ja teraz chodzę po takich pochylniach i nie wiem, czy tutaj się nie da skakać, wiecie, tak tył, przód. Aha, no może tak być. Ale czekajcie. Gdzie tam, gdzie jest helikopter, czy z drugiej strony? Nie, tak jakby poszłam sobie gdzieś. O no, ja tutaj tak będzie, ale czy to gdzieś prowadzi w ogóle? No ja jestem na jakimś gzymsie się przesuwam na prawo, a, słuchajcie. Nie, to jest jakaś indziej. A nie, czekaj, nie, bo mi się kończy ten gzyms, złapać. To ja muszę chyba do tyłu teraz dać. Czekajcie, ja walnę tu zapis. Ale tak się wspinaliście po takich skałkach do góry. Dobra, jakby. Dobra, tak. Wiesz co, dobrze mówiłaś, że... Na tych pochylniach trzeba tak skakać. Tak? Tak, i tam później jest taka płaszczyzna, gdzie można chwycić się rączkami. Aha, ale ona jest tak u góry, nie? Ale tak, to ja się tak. Trzymam tego rączkami, tylko ja nie bardzo ja jestem... wiem... Ale ty jesteś na gzymsie, a my jesteśmy na pochylniach. Kurczę. No jestem na gzymsie, ale jak wej... Aha, jest tu taka wnęka, dobra, mam to. W sensie jest taka kucana, nie wiem czy widzicie taką. Wiecie. Nie wiem czy widzicie taką kucaną wnękę. Nie. Jestem na gzymsie i z tego gzymsu muszę chyba się do tyłu odbić i obrócić w powietrzu. Ojejku, nie mam czasu tego się tego zrobić. Co ona robi? No mam. No ja jestem na jakiejś półce. A ja, no ja jest... wiem, no co ty robisz? Ja jestem w jakiejś wnęce, ja nie wiem. Tu jest jakieś kucanie. Ojejku, tylko nie złapała mi i się. Mam, słuchajcie, aha. Tego, nietoperza, nie? Nie, to my jesteśmy w jakichś innych miejscach znowu. No i tu jest w ogóle przejście, na kolejną skałę tutaj mogę skoczyć. Dobra, Sylwek, ja tu wlazłam do góry, ty też tu jesteś u góry, tak? Aha, no jest wnęka, no widzę tą wnękę. Taka aha, kucana? No ja też, no. Tak, no to tak, to tu jesteśmy, dobrze. No to myśmy chyba jakoś inaczej tylko poszli. Tak, tylko trzeba tam skoczyć o 180 stopni, tak, Aga. Tak, obrócić. A czemu? Ja no, wchodzę już do niej, tak? Tak? No, no normalnie jest, Sylwek, tam jak weszliśmy na górę, to wejdziesz na górę i z góry z miejsca skoczysz, ona się złapie. Tak? No jest nietoperz, tak. No dobra, i dalej się potem idzie i znowu jest kolejny nietoperz, kolejna jakaś wnęka, nie? Boże, zapisuję jak wariat. Ja też, aha, dobra. Ciekaw jestem, czy tu będą jakieś węże, czy coś, nie? Jezus, ten już... Po co ty wymyślisz? No bo ja już się boję, bo w Nevadzie ogólnie były węże przecież. No dobrze, ale jeszcze nic nie ma, nie. O, duża apteczka. O Boże, co to była za kamera? Dobra, duża apteczka to by mi się gdzieś indziej przydała. Nie? No, w Emeraldzie, nie? Jezus Maria, wkurza mnie to, że tu znowu trzeba się spuścić. Czy wiecie może ile my mamy tych? A Astoflar, dajcie spokój. Wkurza mnie to. A co, że stracę życie? Tak, że trzeba znowu się spuścić na dół i stracić życie. Ale mi mryga, no to dlaczego? Chociaż może nie, słuchajcie, może nie trzeba zeskoczyć, bo tu jest za wysoko. Czekaj, ja zjechałam z jakiejś pochylni, tak? Teraz wchodzę do góry. Dobra, jest gzyms. Dobra, nieważne. Jak będziecie mieli taką kamerę z taką bramą czerwoną... Mhm. Biorę dużą apteczkę teraz, wiesz? Tak, to przy tej apteczce musicie skoczyć jakby na taki gzyms.
Ale on jest na tym samym klocku, czy? On jest naprzeciwko tam, gdzie była ta apteczka, jakby. Gdzieś tam? Ja jeszcze tego nie widzę, ale O, gdzieś tam muzyczka mi idę się cały czas. włączyła, słuchajcie. Boże, Ja ja jestem ledwo po ją drugiej słyszę. stronie. Aha, no faktycznie jest apteczka. Aha, tutaj jest, dobra. Nie, no to kurde, wiesz, że Ej, bez ale tu są przesady. jakieś lasery. Ej, wiecie, że ja widzę auto z TR4? No to fajnie, nie? Czy nie? No, a będziemy nim jechać? No może będziemy. Aha, i teraz trzeba skoczyć w dół, tak? No dobra, ale z Musicie na tego ten gzyms. gzymsu też mam spaść na Tak, ziemię? na dół, na taką pochylnię. I ona wtedy straci jakby mniej życia, nie? Aha, no ale Aha, to ona mi się raczej może dobra. zabić, wiesz? No, musisz mieć trochę HP. Tak, zabije mi się niestety, chyba że jeszcze przejdę bardziej do. Dobra, tyle apteczek jest, że O mój można. Boże, jakie tu są Da wnęki sobie takie w locie ciasne. wezmę. Powiem wam, hit. Ej, co to za muzyka? No, właśnie jest taka muza, nie? W ogóle ja mam ją za bardzo przyciszoną No teraz. dobra, A ale w ogóle ta. powiedzcie mi, co to w ogóle za film jest? Przypomnijcie, bo jakoś nie kojarzę Blood tytułu. is mom, blood from the tomb. Mami Stump. Oj, ja w ogóle nie Blood? kojarzę Nie, ja też tego. go nie oglądałem. Raczej tu są takie klasyki, nie? Z tych filmów, ale tego ja nie kojarzę. No. Nie. Przesuwacie ten klocek? Tak, na dole. I jestem przy tym jeepie teraz, całym. Czy tam przy tym, nie wiem, co to jest za samochód. Ale nie mamy do niego O chyba kurczę. kluczyków, nie da się tym jechać. Może znajdziemy, nie? Może. Co to jest za ta dziwna Nawet nie wiemy, tekstura? kurde, ile tu jest sekretów czy coś, nie? Znaczy, ja zakładam, że to są w ogóle jakieś wykopaliska, nie? I że musimy dotrzeć do tego jakiegoś grobowca, tej mumii czy czegoś. Nie wiem, no ja się tu czuję jak w Nevadzie, naprawdę. Da się to otworzyć? Ej, ja A nie ja się wiem. zastanawiam, jak tam zejść. No na gzyms musisz skoczyć, tam No przy właśnie, jak ja nie wziąłeś widzę. apteczkę. No, dobra, No to właśnie nie masz widzę tego taką skałę, sensu. której się złapiesz rączkami, musisz skoczyć przed siebie tam. Przed siebie, tak? Tak, Na naprzeciwko, wprost. na wprost tak Aha, jakby, no na okej. taką skałę i tam jest gzyms taki ukryty jakby. Ojejku, a co to jest za pochylnia? Aha, i tutaj do tego autka, tak? A No tu jest, jestem. dobra, i tu jest taka wnęka kucana, dobra. Spróbuj, Aga, wytłumaczyć Sylwkowi, gdzie jest ten gzyms, bo No ja nie ja nie, no, potrafię. dobry, nie, spokojnie, właśnie skaczę na Masz, tak? wprost. Nie, jeszcze nie, ale skaczę na wprost. I, ale złapałeś się tego? Nie, jeszcze nie. Sylwek, ale widzisz go w ogóle, bo on nie jest niewidzialny. Nie, nie widzę go. Widać No ten to gzymst lekko, nie? jak wychodzisz z tej nory, To to na on jest prawo na lewo, chyba. na prawo, tak? No kurde, ja to może akurat o stronach to nie będę Na tutaj prawo. No, a ja opowiadać. powiedziałem, widzisz, na wprost, więc też Wiesz spieprzyłem. co, no dziwne to jest takie tutaj trochę, bo nie da się jechać tym autem, No nie tak? da się, ale dalej jest A taka w kucana tamtą wnęka. stronę, dobra, dobra. Jest kucana wnęka przy takich zamkniętych, nie No wiem, widzę te drzwiach. drzwi Dobra, właśnie, widzę to, ale okej. Okay. No nie widzę tej po wnęki. prawej stronie od drzwi. A, do góry po ziemi szukam, Tak, tak, dobra. tak, tak, tak. I tu coś. O Boże, jak tu będą jakieś działka, słuchajcie, to będzie hit. No to Tu możliwe, też. bo taki klimat No. jest. Może być. Dobra, mam te lasery, bajery. Ojej, ale spadłam. Się już wystraszyłam, oczywiście. One zabijają, rozumiem. Tak, musisz tam taką dziurkę musisz. O, kolejna apteczka duża. Taką dziurkę musisz w skale znaleźć i tam przesuwasz, znaczy przesuwasz, ciągniesz chyba, nie? Skałę do siebie, Aha. raz. Dobra. Jezu, ile tu się Wow, idzie to. i idzie. No, tak właśnie długo coś. Wlazło mi tutaj w jakąś czarną skałę. No, no, no i tą skałę musisz przesunąć. Tak? Aha. No na razie powiem wam, że nie jest to nic trudnego, nie? No, ale takie odgłosy są tak troszkę niby straszne, nie? A znowu mam muzykę. Ej, tu są jakieś Tu są jakieś skrzynki do zamknięte drzwi. przesuwania. A co jest? Ja jestem przy skrzynkach do przesuwania i nie wiem, co ja mam Nóż? tu zrobić za bardzo. A to u góry coś? Nie wiem, o co Już chodzi z tymi skrzynkami. wlazłeś już w tą jaskinię, tak? No tak, Tam jestem na przy dół. skrzynkach. Nie wiem, czy ty widziałaś Nie. skrzynki. To jest ton pretensjonalny. Jaki pretensjonalny? No, ma zmieniony torbus głos, bo jest już późno i nie chce No, budzić słuchajcie, sąsiadów. nagrywam pierwszy raz o takiej porze. Boże, wiecie co? No ja nie wiem, co się z nimi stało. Oni po prostu nagrywają w nocy. No No, tak. słuchajcie, Aga jest w szoku.
A o tej porze to ja też już się obracam, No, chłapiam Sylwek teraz już na miał lewy iść, bok. słuchajcie, O spać, tak. nie? Wyjdziecie spać, a ja wtedy robię load game. Czy wy wchodziliście do tego chipa, czy nie? Nie, Nie, nie da w się tam sensie. wejść. Wiesz co, a te skrzynki tutaj przed tym autem, one się przesuwają, czy Nie, tylko przez. te przed tym nie, na tym aucie jakby się Aha, przesuwają. dobra, tam wnękę widzę jakąś Wnęka, przed tak. I bramką. słuchajcie, crowbar zdobyliśmy. Super. Ale my mamy już jeden, więc to jest dziwne. Jak zobaczycie Aha. sobie w ekwipunku, to mamy już jeden łom. Ale wiesz, może. Aha. Nie, bo to właśnie o to chodzi, że ktoś może zaczynać od tego filmu i A, no może tak, może nie tak mieć być. tego ekwipunku. Ale wydaje mi się też, że może być tak zablokowane, że nawet jak macie crowbar z innego levelu, to może ona jego tu No, nie nie użyć. działać. No dobra. To tam. A za którą on jest skrzynką? No bo ja Za się tą tak po tu. prawej. Ale musisz najpierw sobie odblokować do tej prawej dostęp, wysuwając tą po lewej, jakby maksymalnie. No wysunęłam, ale. Musisz wysunąć tą po lewej na te skrzynki, które stoją przed autem, jakby. No Rozumiesz? zrobiłam, ale. No i tą drugą potem raz przesuwasz do tyłu i tyle. Tu jest jakaś drabinka w ogóle. O matko. I córko. O matko boska. Tu coś jest pozamykane. Tu jakaś ma. Tu trzeba łomu użyć. Tego, który tam zbierzecie. Jest taka dźwignia, nie? Na łom. Ja na No, ale razie tak ciekawe, jakoś może. przechodzę przez wnęki. O, jakaś wieża strażnicza jest. Tak, z prawej strony taka, nie? No. I teraz też mam taką bardzo wysoką wieżę. No No i tutaj patrzę, to kamera się tak apteczka. zmieniła tutaj. Nic tu nie widzę. Tu wszystko jest pozamykane, A słuchajcie, czy to głównie. jest drabina do góry? Tak, tam będzie taka jedna drabina do góry. O, to jakiś tunel jest, ale podejrzewam, że to tak chyba samochodem trzeba będzie wjechać. Słuchajcie, ja nie wiem, gdzie ja mam iść, bo ja Jakieś tą drabinę skrzynie widzę. pominąłem na razie, nie wchodziłem tam na górę. A to ja wchodzę, wiesz? To Ale zobaczymy. to dźwignię nie zrobiłaś, tak? Jakiej Aha. dźwignię zrobiłam? No bo dźwignia jest potem, jak ominąłem drabinę i potem jest dźwignia do użycia. Aha, i ona tutaj robi coś tutaj w tej drabinie? Ja Wiesz nie co, byłem na tej drabinie. pokazał mi się jakiś coś czerwonego mi się pokazało. Nie wiem, Ale ja nie idę wiem, co to jakąś jest. jaskinią, słuchajcie, to jest hit. I tu No gdzieś ja to się jest. idzie. Ja skrzynię przesuwam. Czy coś tam w nich jest? Tak, za tą prawą jest. Aha, pokazuje mi takie to właśnie, co tu stoi, takie to czerwone, wiesz? To jak wlazłam tam na górę, to właśnie mi to pokazało. Tutaj obok tego jest ta dźwignia, nie? Ja nie wiem, słuchajcie, w ogóle gdzie ja jestem. No to kaj ty łazisz sam, opie. Czekajcie, ja zobaczę tylko o co tu No i chodzi. coś uruchomiliśmy teraz tą dźwignią. No tak, ale ja nie wiem, co ta dźwignia zrobiła do Wiesz co, końca. no to może otworzyła te drzwi na górze, tam przy tej Nie drabince. wiem, na razie ja poszedłem gdzieś dalej. No to ja idę tam zobaczyć, dobra? Dobrze, dobrze. A Sylwek, przesuwaj sobie skrzyneczki, nie? No, przesuwam właśnie w tym momencie. Za jedną ze skrzynek jest łom. Za tą prawą, nie? Tak? Dobra, ja jestem, słuchajcie, w jakiejś windzie. Aha, no to nie wiem, no idę zobaczyć, czy te drzwiczki się tu Ale w tej otworzyły. windzie coś trzeba mieć, do użycia tam trzeba coś mieć, więc No nie dobra. mam tego. Dobra, to ja wczytuję. Otworzyły się tutaj te. Czekaj jeszcze, czy na pewno tak? Otworzyły się tutaj te drzwi z tej drabinie, To czekaj, to wiesz? ja jeszcze raz użyję tej dźwigni i po I tu mam drabinie do jakiś góry mówisz, przycisk. tak? Tak. Po tej pierwszej, nie? Po No wiem, wiem. skrzynkach. Wiesz, Tam. ja w ogóle nie widzę, ale w tej ciężarówce? Tak, w tej Tak. ciężarówce. Musisz najpierw tą lewą skrzynkę wysunąć maksymalnie poza tę ciężarówkę. I dopiero potem za tą prawą skrzynką masz łom. No to ciekawe, to chyba ślepiej jestem, ale dobra. Serwu, jak ja zauważyłam. No dobra. No ale o co tu chodzi Znaczy nie, to teraz? już wiem, o co chodzi. Tu się to otworzyło, ta czerwona kratka taka. Tak, i Ano, Jezu, nacisnęłam co to przycisk, ale. jest? Jakie tekstury, w ogóle hit. I No klapa tak. się otworzyła, tak? I spadłem gdzieś. Tak, tylko tutaj jakby nie widzę Ale to jest tej. też ta winda. A nie, tu można na kucaka wejść. Jesteśmy jakby na windzie, nie? Tak, no. No ale muzyczka się włączyła, to jesteśmy na dobrym tropie. Sylwek, jak tam? Dobra, no pojawiło się, bo wcześniej jakoś nie widziałem tego crowbar.
No i idziesz potem dalej, nie? W głąb, tak? Tak, w głąb. I min na razie taką drabinę wysoką będziesz miał. Dobra. Boję się jakieś, wiesz co, kule na łeb, żeby nie spadły. Ja też. Jest manki. Jesteś przy manki? Wiesz co, idę tutaj się rozglądam. Z flarą idę, nie? Jakaś potężna konstrukcja. Tak, przy takiej maszynie ale tu czerwonej. Jest taka wnęka kucana. Dobra, poczekaj, bo Sylwek jest za nami. Musimy mu wytłumaczyć, co zrobić. Musisz użyć tego łomu teraz, nie? Przy takiej czerwonej maszynie, tam będzie widać, że łom, to jest taka dźwignia na łom. Dobra, szukam tego. Podejrzewam, że to jest to. Nie. Zaraz niedaleko tej drabiny. Nie, no widzę jakieś czerwone drzwi. Czy to jest drabina? Czerwone drzwi? No. Nie, no to tylko już wiesz, za daleko poszedłeś chyba. Nie rusza tego. Wydaje mi się, że już za daleko poszedłeś. Dobra, to chyba o to chodzi. Mi się wydaje, że tu w ogóle jest... Aha, nie tylko. Aha, dobra, widzę tą czerwoną maszynę, okej. Okay. No i tam dźwigni używasz, nie? No ja idę po manki na razie. Gdzieś nie. Ta manki mnie tu zaprowadziło. I tu jest jakaś drabinka do góry. Ale ta kamera na tym manki to taka, powiem wam, z dupy czasami. No, zmienia się tu kamera dość. No, jej. I jak użyjesz tej maszyny, Sylwek, no, to jakiś cofnij. Tam przycisk, tak? Nie. I co? Nie, cofnij się i wszedłeś do tej... No, takiej zielonej komory. Do zielonej komory? Mhm. No, jeszcze taka drabina jest. W sensie taka wysoka, duża drabina. Wszedłeś na nią, tak? No i to taka zielona jest, no. A to nie czerwona ona była? Nie, tutaj jestem w zielonej. To może jakaś inna jeszcze a, jest. A to on nie wszedł tutaj do tego, co idziemy po manki. Mamy z prawej strony taki budynek zielony. A może? Ale w sumie tu nic nie ma. Nie wiem, nie widzę nic. Po prostu wszedłem do środka, ale... No, to on tam wlazł w ten budynek. To może, no, ale... to winda będzie. Ale słuchajcie, to ja dopiero teraz, my, Aga, idziemy do tego budynku przecież, teraz. Aha. Bo ja teraz stoję na dachu tego budynku. Sylwek zrobił dźwignię, tak? Tak, i poszedł na... No, o co? Boże. Jak zrobiłeś tą dźwignię, no to pierwsza drabinka, która... Ojejku, a co tutaj? Oj. Tam trzeba skoczyć. Pierwsza drabina po tych skrzynkach, które przesuwaliśmy, żeby sobie wziąć łom. Aha, czy mam się cofnąć, tak? Tak. Nie, aha, cofnąć. Znaczy, no, musi się cofnąć od tej dźwigni, ciut. Ej, czemu ona... O Boże, teraz się to było. Tłumaczy mi ktoś fenomen tego niedziałania alta po ładowaniu, bo już naprawdę. Nie wiem. No dobra, ale ta klapa czy się ja otwiera na chwilę. Czy ja to mam zrobić z rolem i odskoczyć do tyłu na tą pochylnię, bo nie wiem. No ja jestem teraz w tym zielonym budynku, nie? W tej wieży całej strażniczej. Dziewczyno... Sorry, że się tak czaskam, ale... Tu się gdzieś idzie w ogóle. Alt mi nie działa. Jest granatnik. Ale my już mieliśmy granatnik, nie? Hit po prostu. Ło, tutaj jakaś skałka jest. Dlaczego wcześniej doskoczyłaś, teraz nie doskakujesz? Masz Sylwek tą drabinę? Nie, wiesz, ja gdzieś tam poszedłem gdzie indziej. Nie wiem gdzie. Ja bo jak poszedłeś gdzie indziej, to mogłeś pójść tam, gdzie ja, takimi skałami i tam tak. Jest, no to tam jakaś dojdziesz do... kula jest. Tak, to mijałem, to tam nic nie zrobisz, bo tam jest zamknięte, potem dalej. Mhm. Właśnie szukam tego, bo po prostu nie znam już tego terenu, więc było. Bo poszedłeś, to musisz się bardzo dużo cofnąć, bo to poszedłeś w głąb jakby, nie? No dobra, ja mam ten budynek jakby otwarty już teraz, na stałe chyba. Bez przesady, no. Tak, ja już mam ten budynek, słuchajcie, otwarty. Nie umiem z tej pochylni drugiej doskoczyć do... się złapać tam łapkami. Nie umiem tego zrobić. No mi się udało. No, jeszcze mam flarę w ręce, nie? Ale poczekajcie, bo nie wiem, co mi to dało. Dobra, mam te skrzynie, jestem okay. W dupie. Słuchajcie, poklikałem jakieś przyciski, dobra. Ale co mi dały te przyciski, to ja w ogóle zielonego pojęcia nie mam. To jest nie do wytrzymania już. Widzicie w ogóle te windy tutaj? Te windy w ogóle tak jakby powinny być ustawione na odpowiednich poziomach, a one są tak jakby na złych. I co tam jest przy skrzyniach? Jak to przy skrzyniach?
No, mówiliście, żeby pójść tu w kierunku W tych kierunku, skrzyni. no i tam po drodze będziesz miał drabinkę. Taka duża do góry, taka z takich. O Jezu, a ta kamera tutaj, co to się Jak dzieje? idziesz od Aha, dobra, skrzynek, to od jest. razu No, na widzę, widzę. wprost, nie? No, to Dobra, po widzę. niej do góry, nie? Okej. A tuś to się otworzyło. No tak, to wcześniej było zamknięte. No dobra, ale przecież ta winda sama z siebie nie pojedzie. Hello. No i w ogóle ta klapa jest czasówką, nie? No tak, ale to tam na chwilę tylko Wiem, się wiem, otwiera i tylko ja tyle. sobie to otworzyłam i tutaj sobie chodzę i Nie, zwiedzam, słuchajcie, ja nie? nie No się... rozumiem, to jest chyba jakaś zagadka z tymi windami. Te windy Co? moim zdaniem muszą być na odpowiednim, że tak powiem, poziomie. Bo tam w tym budynku zielonym są jakieś przyciski trzy i ja w sumie wcisnąłem Jeden. wszystkie trzy przyciski wcisnąłem i nie wiem, czy tak trzeba. Aha, trzy tutaj, no widzę. I czy trzeba wszystkie je wcisnąć, czy tylko niektóre? Nie wiem. Tylko wiesz co, przy tych przyciskach masz takie obrazy, nie? No są, widziałem to. No, dobra, czekaj, wczytam to. Nie to. To. Ej, tu jest Ej, granatnik, a co tu wziąłeś? leży? Poczekaj. McDonald. Nie wierzę w to. Co? Wiecie, że kluczyki do auta leżą na Coca-Coli, dystrybutorze Coca-Coli? A, W no tym tak, budynku teraz zielonym? widzę. Teraz zauważyłem, jak wczytałem to. Hit. No, W takim ale i miejscu. granatnik tam jeszcze jest. No i zobaczcie, Ups. są zdjęcia tych wind. I co, klikamy wszystkie te przyciski? Co ja sobie zapiszę? A to, czy to pokazuje, co się No dzieje? właśnie nic nie Przesłanki. pokazuje. Aha. Głupie to jest właśnie, że to No nic ale nie pokazuje. windy widzimy przez okna, A tak? widać, ona się ruszyła, tak, i otworzyło się jakieś przejście, prawda to? No dobra, Prawda to. no to poczekajcie, wciskamy wszystkie w takim razie. Wszystkie? No, tak mi się wydaje. No dobra. Ja bym wcisnął wszystkie. I bym poszedł teraz tam, gdzie Sylwek widziałeś tą kulę taką. Dobra, to ja sobie to zapiszę gdzieś u góry. Chociaż jeszcze mnie martwi jedna rzecz, bo jak szliśmy tam po te Kurde. manki Aga, to było jeszcze taki gzyms tam w dół. No właśnie jestem przy tym manki. No, to manki tam musisz. Ale co cię zabija tam? No, wysokość. Aha. Aha, ale tu się zaś jakąś klapę otwieram. Kaja spadła. Nie. No tak, tam już wracasz do głównej lokacji, jakby tą klapą na dół. Aha, no bo ja spadłam. Prawie A, umarła. dobra. Dobra, tu jest niby ten głaz. Zobaczymy, czy to mnie Spójrzmy. doprowadzi do teraz dobrego miejsca, jak żeśmy wcisnęli ten przycisk, bo ja tego nie czaję. A te rączki takie tutaj, co to są za No te przyciski? rączki to nie. To w trójce na przykład działało tak, że jakby strażnik w Nevadzie do tego podbiegł, to włączał alarm. A, no właśnie. No. No tutaj się otworzyły jakieś drzwi na dole. Nie, to jest tam zamknięte. Jeszcze coś powiem, to. Jestem tu na dole, Ale jest. ta kamera Słuchajcie. paskudna. Nie, no do Dobra. dupy, że kliknęliśmy to, bo tu się teraz jakby to zamknęło. Nie rozumiem. A wcześniej to było otwarte, jak ja tu byłem za pierwszym razem. O Boże, to będzie jakaś zagadka. Nie no, to trzeba po prostu, wiesz, jak Albo w ogarnąć. ogóle chodźcie, wrócimy się do tego, do auta. No, ja jeszcze tutaj Do łażę. auta? No mamy kluczyk przecież. No dobra, no ale co, ten auto nam coś pomoże No nie tu? wiem, ja na razie nie mam żadnej alternatywy, jak ustawić, słuchajcie, te Ej, tutaj na przyciski. dole mi się otworzyło. No właśnie mi też, ale tam nic nie zrobisz w tej windzie. Ale tutaj wygląda to jak takie wiertło, co się powinno wysuwać, Tak, nie? dokładnie tak. I to w ogóle nie da się tam nic zrobić z tym. Ja wracam do auta. Możecie jeszcze Dobra, no popatrzeć to albo idę. powciskać te Nie no, co to ja przyciski. takich rzeczy nie ogarniam, w ogóle Sylwek, jak ci zagadkowy. idzie? No i idę, tylko wiesz, przed Ale po siebie, manki, ale. czy jak? No już skończyłem te manki, po prostu dalej idę gdzieś tam A tu jest jeszcze duża prosto. Nie apteczka, wiem którą ja nie po znalazłam co, gdzie. wcześniej. Ale skończyłeś manki w sensie, ale to musisz teraz na. I teraz jaki zjazd jest. I na dach budynku musisz doskoczyć, no. No, tam są pochylnie, jest jedna. Jest Nie, jedna i potem jest. chyba druga, nie? Kolejna, dwie są. Tak, Wiesz co, jest ja tu nie jedna. widzę dachu budynku. No taki zielony. Dobra, 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 dobra. Okej, bo już się wystraszyłam, że on znowu poszedł gdzieś indziej. No. Ale Dobra, tu są te słuchajcie. pochylnie. Kurde. Czy ona tutaj. Aha, ona do przodu tak nie zejdzie, Boże. Ale to kawał drogi się, że trzeba wrócić, słuchajcie, do Wiesz tego co, no auta. idę, to arbuz nakazałeś, to idę. No nie musicie się mnie słuchać, bo może ja gadam głupoty jakieś.
No, to w ogóle bym musiała z tobą nie rozmawiać w takim razie. Dobra, ale zostawiłaś sobie jakiś zapis, nie? Tak, dałam sobie na samą górę przy No, przyciskach tak, ja też. też tam mam zapis, no. Ale wiesz co, nie mogę tutaj wyjść z tej kucanki. No da Aha, się, no ja spokojnie. pierdzielę. Co się dzieje? Nie, mogę doskoczyć, Pewnie wiesz? pochylnie, nie? Wiesz Tak, co, tak. musisz jak Odpowiednio. najbardziej. Wiem o co chodzi. Okej, dobrze. Dobra, już mam. Ja chciałam tylko powiedzieć, z której strony. No dobra, jedzie się tym jeepem, słuchajcie. Jedzie? Ej, to Jestem ona na może dachu. ten, słuchajcie, ten, Boże, te drzwi rozwali tym jeepem, czy nie? Tak, rozwaliła te drzwi. Które? No Aha, te takie rozumiem. były, wiesz, jakby nie dało się ich, Lara nie No to mogła może zwyczajnie ich tam otworzyć. pójdziemy teraz, nie? Po prostu. Czekaj, ja bym sobie w ogóle z tego auta już tutaj zeszła. Ja też Jaki ona ma schodzę. teraz problem? A dobra, No i jest. tu jest wnęka od razu. Powiesz mi, jak się wysiada z pojazdu? No, alt i strzałka. Okej. Czy mam się dostać do środka tego budynku? Czy Tak, mam. do środka budynku. A to Tam jakiś jest przycisk jest przycisk, jeszcze, dokładnie. zielony. No to go klikasz i do budynku wchodzisz. No idę do tej Aha. wnęki, wiesz? Ale kurde, nie chcę, żeby ona mi gdzieś spadła zaś czy coś. No. O, tu coś. Ej, to jest sekret chyba. No A to może i nie. taki duży? Znaczy Sekret, taki. mam sekret. No, w tej Znaczy wnęce. taki. Taki. Ej, a tutaj wygląda, jakby miała kula lecieć, nie? No i właśnie tam, gdzie niby ma ta lecieć kula, to masz tam skoczyć i przed siebie rączkami się złapać takiej wnęki ciasnej. Aha, coś tam na Coca-Coli mówiłeś, że Na jest? Coca-Coli są kluczyki do auta. Tak, i Dobra, Sylwek, tam jest jeszcze działa. granatnik. Granatnik, tak. No dobra, to był chyba Dobra, tylko sekret, widzę. ta wnęka. No, też mi się tak wydaje. A, i teraz do Zdobyłaś Jeepa, go? rozumiem, tak? No, już biorę Do sobie. Jeepa tylko wciśnij te wszystkie trzy przyciski tam w tym, jeszcze w tej budce tam na górze. No, tylko Sylwek, zostaw sobie, bo nie wiem, ale da się je odkliknąć, to chyba nic się nie dzieje takiego, Tak, nie? da się je Aha, trzy odkliknąć. przyciski, dobra. No, tylko tak naprawdę to ja nie wiem, o co w tym Nie chodzi, bo to wiadomo. trzeba. Ale Trzeba pa. kliknij, żebyśmy mieli tak samo wszyscy. Wiecie, o co chodzi. Przepraszam. Dobra. Głos mi siada za dużo. Aha, tu nic nie ma bez sensu. No, ale faktycznie Nevada pełną gębą. Dobra, to jest jakiś przycisk. Klikam go. A ja sobie rozwalę jeszcze te barierki. Coś się otworzyło, ale. Aha, kratka tam się otworzyła, ta druga. Ale to ja bym chciał, żeby ta pierwsza się Ej, otworzyła. w ogóle wiecie co? Ja uwielbiam tą muzykę z tego, jak ona jedzie tym autem. Nie No, wiem piękna czemu. jest, tak. To jest czwórkowa, Dobra, nie? teraz gdzie to jest? W Aha, stronę ale. skrzynek się tam Wiesz co, wracasz. ja tak. widziałam ten przycisk, ale mi nie pokazało, co się No stało nie, na no, przykład. otworzyła się brama ta czarna, ta druga jakby. Za tą są dwie bramy, jedna i druga. To otworzyła się ta druga, nie ta pierwsza. Czaisz? No dobra, a co z tą pierwszą? No właśnie, nie wiem, jadę tym z autem tam, gdzie rozwaliłem te. No ale nie wchodzisz tutaj? Gdzie mam wejść? A co to jest tutaj taki spad? Co No to to ja tam jest? wchodziłem, tam nic nie ma. Nie pamiętam, jak się cofa, słuchajcie. Shift. Nie, Ej, nie wiem, jak się cofa. Znak zapytania, It. dobra. Okej. Okay. A te dwie bramy są zamknięte Dobra, jeszcze. zginąłem. Ale tym autem mam jechać tam na dół, tak? Rozumiem, za te barierki, które rozwaliłam. Tak, Turkus? Czekaj, bo ja kliknę. Tak, ja tam pojechałem autem, ale chcę tam wysiąść. Ale już do przodu jedziemy. Halo? Sylwek, jesteś przy tym? No Pani. wiesz, te dwie bramy, one są cały czas zamknięte, nie wiem czy dobrze. No, ale w sensie jesteś już przy. W aucie, tak? No idę właśnie do samochodu. A, no Dobra, okej. idę do tej wody tu. Jak się wysiada z tego auta? No przez co mi tłumaczyłeś, Ale ale nie to jest mogę z niego strzałka. wyjść. No bo ona czasem nie jak źle stoisz albo coś, to ona A ci no nie dobra, wyjdzie. teraz mi wysiadła. Ej, ale tu będzie hardcore, bo tu jest woda wszędzie. Tu będzie się ginąć na tym aucie. Aha, ale myślisz, że my tym autem mamy tu jechać? No nie wiem, ja sobie wskoczę do tej wody jeszcze, wiesz? No, spróbuj, zobaczymy, czy w tej wodzie coś w ogóle jest. Znaczy nie zabija mnie, jeżeli chodzi o to. A ciągnie jakiś prąd? Nie. Nie, na razie nie. Tu jest jakiś wodospad. Idę za ten Dobra, wodospad, żeby nie jestem był. w samochodzie. No i git. I teraz rozwalasz sobie takie drzwi tym samochodem, Jedziesz, nie? Sylwek. Tę bramę, tak? Dużą. Taką bramę, no. A, okej. No w tej wodzie to tak nie wiem, Ale ja tam długi. Aj, ale duże jest to pomieszczenie. nic nie zauważyłam. Tu jest zaś jakaś woda następna. Kurde, powiem, że. No, powiem No wam jestem też. koło teraz koło tego Mam wodospadu, coś, no. mam coś. Czekajcie, mam Może coś. sekret. Nie, mam Łamatko. jakiś postument, słuchajcie. I na tym postumencie coś leży.
Ale to za tym wodospadem, tak? Zbagowałem się. Aha. No, idziesz nie za wodospadem, idziesz dalej w stronę wodospadu, tak, ale potem taka woda jest głębsza. Co to jest w ogóle? Ej, zdobyłem cat eyes. Oczy kota jakby. I tu jest jakaś drabinka w ogóle do góry. Ej, słuchajcie, to jest hit. Gubię się już tu. Wiesz co, ja właśnie nie wiem, gdzie ja byłam, a skąd przyszłam, a co zrobiłam. A jak ona się tu boguje, masakra. No, chciałabym tą postumę znaleźć. Weź mi wyjść z tej łodzi. W stronę tego wodospadu i potem jakoś w stronę wody znowu jakiejś, nie wiem. Znajdziesz. Dobra, ja wysiadłem z samochodu tam przy tej bramie. Jakiś tam No, przycisk tak, był. to tam przycisk. I po I lewej rozwal. stronie. I po lewej Aha, stronie. Tam jakieś nic nie ma. przejście Nie jest, ma tam nic nie nic. ma. Jestem znowu przy aucie. Pff. I ten płotek trzeba rozwalić i na wprost jechać dalej, I tak? jechać dalej, tak, dokładnie. Dobra. Ej, ale ja teraz jestem. Nie wiem, gdzie ja wylazłem. Aha, nad tym, bo jakby wodospadem i tym. Całą tą lokacją. No co z tym autem zaś, kurde. Nie, powiem wam, że masakra. Przyciski tutaj, wiesz, Aha, tutaj o linię matko, tu woda przejść. jest faktycznie i proszę, rozwala. No, ale my sobie tak jakby pojechaliśmy tam i wysiedliśmy z tego auta. Aha, no. Aha, biorę te oczy, wiesz? Masz te oczy? No to trzeba jeszcze Sylwkowi powiedzieć, gdzie to I tu jest. jest drabina do góra przy tych oczach. No poszedłem tam, O czym powiedziała teraz? ale nie chcę tu być. Tam jest drabina do góra przy tych oczach. Ale ja naprawdę nie chcę tu być. Jak ty tu zobaczysz, ile to jest mi przejść, to po prostu padniesz. No ale to kurde, co... Kurczę, jak się tutaj wysiada? Alt i Alt i strzałka. strzałka. Ale musisz być na jakby płaskim terenie, Aha, żeby ona dobra, wysiadła. dobra. Nie, Nie. ja nie chcę iść tu na górę. Nie? No wiesz, jak zobaczysz te lokacje, to po prostu padniesz, no. My się Pani tu Laru. pogubimy. Ja już nie wiem, gdzie jestem. No tu widzę jakiś wodospad z tych... Nie wiem, mi się wydaje, że to w ogóle tym autem powinniśmy jechać, Też mi się wiesz? tak wydaje, bo to są takie jakby dróżki na auto, nie? No, a my tak sobie tutaj, wiesz, Nie, chodzimy, dobra, nie? ja wracam do auta. Nie, ja tu nie biegam, bo to po prostu jest katorga dla mnie. No, ale wiesz co, jeżeli byśmy mieli, mamy coś na przykład podnieść, no to... Ale fuks. Ale tym autem tak będziemy jechać? Przecież ja nie dam rady, daj No spokój. damy radę, spokojnie, ale Sylwek musi najpierw te oczy zdobyć. No, właśnie szukam. W stronę wodospadu się kieruj, Sylwek. Widzisz taki wodospad? Tak, widzę, właśnie jestem przy nim. No to od niego odbij w lewą stronę. I tam będzie taka głębsza woda, powiedzmy, nie? Że się można Nie no, zanurkować. powiem wam, że jak ja będę miała jechać tu autem, Pogubimy się to tu. będzie dla mnie tragedia. No, pogubimy się. Czy ja już mam te oczy? Tak, mam te oczy. Dobra, to ja idę do autka, Ja idę tak? też do auta. Jak Sylwek zdobędziesz oczy, to nie idź po drabince, tylko od razu idziemy do auta. No, nie wiem, no zobaczymy. W tym aucie jest jakieś przyspieszenie? Chyba nie, nie? Nie I co, ma, i w wodzie nie. taka Wnęka wnęka jest, tak? Mówisz? w wodzie Tak. taki, tam będzie taki postument i na nim artefakt. Nie, no wiecie co, ja nie dam rady. Ja już wiem, że ja nie dam O rady po prostu. Boże. Dobra, ledwo przeskoczyłem. Dobra, mam to. Masz te oczy? No, postument, tak, dobra, czerwonego, no. spadnę. Nie, Spadłem. zapisałam. To tą drabiną nie idź, wracaj do auta. Tam na tej drabinie, tam jest tylko po prostu droga na górę, a potem tam na górę i tak nic nie ma. No dobra, to wracamy do auta. No Wracaj już do się auta boję, i no. tam, no ja już ginę cały czas. Gdzie ja mam te oczy znowu? Zginąłem po raz Nie, kolejny, to będzie mam. katorga, naprawdę. No ale po co Ja. tutaj tym samochodem? Bo ja właśnie tego nie rozumiem. Wiesz co, bo Dlaczego? tam dalej chyba będzie taki skos, że ona tam nie No. wejdzie. Potrzebuje tam samochodu. Dobra, to a jak się cofa tym samochodem? Znak zapytania. Bardzo pytanie. Wiecie co? Bo Zginę. takie jakieś dziwne rzeczy mi się Znaczy zginę. porobiły. W sensie masakra. Ja tu nie mogę przeskoczyć pierwszego skoku, nie? Ej, te oczy mi zniknęły z ekwipunku macie, nie? Mam. Tak. A jak Znaczy, że chcesz je do przodu wzięłam. jechać potem, to chyba shift czy coś. Rnicze. Tak. 850. Nie, nie mogę zrobić Dobra, pierwszego więc. skoku tym autem. Raz mi się udało i teraz nie mogę już tego zrobić. Nie rozumiem, Dobra, ale mam to. spoko. Trzeba iść. Zapisuję to dalej. No to zbierz sobie jeszcze raz to, no. No ale. Weź to i weź. O Boże, ty tu słuchajcie, te skręty, to jest dramat. Przecież No, to będzie musi to dramat, tak być. naprawdę. Dobra, co 5 minut, Ja też co robię 5 to 5, sekund, ja no. tak samo. Zapisywanie. Ja to samo. No nie Dobra, mogę chyba ja wjechać na taką jestem. górę. Jestem, no jestem przy tej górze. A ja, no ale wjechałeś na nią?
No zaraz. O, teraz mi się udało. Mogłabyś zanurkować. O Boże. Stój! Po co ty wysiadasz, no? Kto ci każe? Ale czekajcie, bo teraz można prosto i skręcić. Ja nie wiem, gdzie tu jechać w ogóle. Ja bym tam wysiadła. Ale to ja już tu byłem, ja już tu biegałem, tu nic nie ma. No to po wszystkich znakach byłeś? No tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że tu trzeba znaleźć drogę taką do góry tym autem, nie? Nie wiem, wiecie co, ja dopiero zaczynam jechać, bo jak zwykle nie wiem, co się dobra, dzieje. Znalazłem drogę. Trzeba tam pojeździć tym autem i znajdziecie tą drogę. Na wprost jedźcie. Potem po takim piasku się jeżdżę. Ja nie dam rady jechać tym autem. No dasz radę. Sywek dał radę, ty dasz Sywek, radę. Sywek, jak ci? Wysuwa się sobie przy tej pochylni, to jest strasznie ciężkie takie manewrowanie. Ja jestem na pierwszym. Dobra, zapiszę tu. Dziadostwo. Nie, ty nie. No taki samochód. Aha, no i super, zapisałam sobie, co. I do góry, babo, jedź. Boże święty. Nie no. Ej, wróciłem się do początku. Znowu jechałam, nie, ja już to... Ja wróciłem się do początku, tam jest jakiś labirynt, słuchajcie, ja wysiadam. Bez sensu. Ja biorę znowu oczy, nie? Po raz 50, nie wiem już który. No i teraz tak, na lewo, na prawo, prosto... Kuźwa jechać, no właśnie nie wiem. Wiesz, ja wysiadłem, ja po prostu chcę teraz przejść się, zobaczyć, o co chodzi. Dostanę szału zaraz. Ja już dostanę. Ale coś ciekawego znalazłeś tutaj? No właśnie nie bardzo. Znaczy, znalazłem jakąś drogę tylko, ale ona nie wróciła z powrotem do początku. Jakby. Dobra, no to już wspólnie szukamy. Chyba, że tutaj skręcę. O, tu. Jezus, to nic nie ma, bez sensu, to się spada w dół. Nie, ja jestem na zewnątrz, jakimś piasku. No właśnie, nie? Tam jest ten piasek. Aha, i to faktycznie chyba do góry trzeba. No, ona musi tu wjechać. No. Ale nie wiem gdzie, gdzieś ty to znalazł, do góry. Tam, gdzie jest piasek, wiesz? No, ale na lewo, ja skręciłem na lewo. Aha, na lewo skręciłem. No nie, raz, a to ewidentnie ona musi tutaj. Aguś, to nie ja chcę już to grać, naprawdę. To ja na was czekałam, raczej sobie to na mnie czekać. Stój. Ale ja nie przejadę tego, nie umiem tego zrobić. Dobra, nie marudź tam. Dasz radę. No przecież ona lekko koło dotknie wody, ja nasz wybuchła. No ja wiem, że takie paskudne, no. Aha, mam, fajnie. Mam to takie do góry i tu jest piach, dobra, mam to. Ale wiesz, ale to jeszcze... To jest kilka takich odnóg. Ale nie, tam się nie da wejść. Tam, gdzie ja wjechałem, to tu się nie da wejść, więc... Czy tutaj na taką... Aha. O Boże, ile ona będzie tu jechać. Lara, Boże święty. Nie wiem, czy... Na taką wielką pochylnię do góry mam wjechać? Tak. O, nie, wróciłem do... Bez sensu. Wiesz co, ja znalazłem jakąś wnękę. Idę teraz, czołgam się. Nie, dostanę i tam jest drabina. Byłeś tam? Czy tak takie małe wnęce z drabiną? No przecież ta drabina to jest od tych oczu. Nie. Nie? No coś ten, no czy to jest wyżej? Nie. No ale ta drabina no prowadzi w dół, tak? Nie, to jest coś innego. Ale zaraz to ta drabina prowadzi do góry? Tak. Nie, no ona przecież spada cały czas z tego, jak ja mam to niby przejechać? Spoko, ja w ogóle nie wiem, o co tu chodzi w tym aucie, nie? No, tu za dużo rzeczy jest. Aha. To ty o tym mówiłeś, że tu jest ten piach chyba ta góra, ale ja z tego zjechałem zamiast tam wjechać. No ale ci powiem, że tu kilka jest takich odnóg, gdzie trzeba to grać. Wjechać. Wiecie? Męczę się za bardzo się męczę. Ale to wszyscy się było przeskoczyć chyba, dobra. No, chyba nie tak jak ja. Czekajcie, coś tam miałem, ale... No i gdzie mam nie wyjechać teraz? Nie wiem. To nie wiadomo, nie mam wiedzieć właśnie. No nikt z nas nie wie. Ja jestem na samym początku, wjechałam dopiero pod tą górkę. I co? Mam jechać tutaj na prawo, Boże, mam jechać prosto. Się do początku, a już, ja miałam, tak już dobrze żarło mi, już coś tam ja znalazłem. Ja tak samo, no. Ja pieprzę. Po co takie rzeczy tu, no? Ja sobie chyba na nogach będę szukać tych dróg, wiecie? Bo nie, to ja tak robię, Aga, dokładnie. Ja pierw poznaję lokację, bo to nie ma sensu jechać. Tam jest jakiś przeskok. Tutaj. Wiedź to, no. Ale co, ona by tym autem przeskoczyła? Nie, no dostanę to... szału, jak ona się tu baguje na tym. Powiem wam, że nie wiem, o co chodzi. Dobra, zapisz tu. Jechać. Tu jest pełno jakichś w ogóle tych odnóg, ja pierniczę. No, dokładnie. I teraz tutaj się... Zimy i szukamy. Ej, jestem w jakiejś nowej lokacji. Jestem w jakiejś nowej lokacji. Jezus Maria. Dobra, coś tu było. Co tu się dzieje? Słuchajcie, jakbyście to zobaczyli, co ja tu odpieprzam, to po prostu... Wiesz, ja wiem, ja podejrzewam, że gdzieś ty jesteś. To po prostu no, magia. Bo to magia po prostu świąt. Jest dużo tych korytarzy, ale one nic nie wnoszą, nic tu nie ma. Grześ, magia świąt. Nie przeskoczyłem tej bramy. Boże. Kiedy ja ci włożę. Gadaj się, sam nie rozumiem tego. Agaty, jak tam, co robisz? No wiesz co, chodzę na nogach, ale tak naprawdę chodzę w kółko. Nawet na nogach chodzę w kółko. Aha, dobra, jeszcze tutaj. Wiesz co, podejrzewam, że po prostu nie, trzeba skręcić tym samochodem w lewo, wiesz? I tam jest od taka... razu? Tak. Jak jesteś na górze, to od razu trzeba w lewo skręcić. Nie, dopiero, wiesz co, dopiero tym autem, tak jakby tu... Kurde, jestem za bramką. Tak. O Boże. Na lewo od razu? Ja znalazłem tak. Drogę, słuchajcie. No to ja nie mam rady, bo ja spadnę z tego. Nie pamiętam gdzie, ale słuchaj... A nie, czekajcie, to jest przycisk. Na lewo. Tak?
No nie wiem, jadę z prawej strony, mam wodospad i tutaj Aha, gdzieś no na dobra, lewo. no i to mi otworzyło tą bramkę. Ale przecież tutaj ona jedzie cały czas z tym autem do góry, tak? W lewo. No kliknij ten przycisk. Jak wjechałaś na to... Jadę po jakimś piasku, wiesz, teraz. No dokładnie i tam trzeba. Dobra, i mam, słuchajcie, jestem teraz tym jeepem gdzieś dalej. Przeskoczyłem, pamiętacie, takie były dwie kratki zamknięte, nie? To jestem teraz tym jeepem, no takie dwie kratki i przycisk był, tam zaczynaliśmy jechać. Tak, tak, no i co? No i teraz mam otwarte dwie te kratki, tą pierwszą i tą drugą. A ty już samochodem Aga jesteś? Co ty, ja cały czas skręcę się w kółko, znowu wyjechałam przy tym początku, no dajcie spokój. Ale po co ja tu wjechałem, nie rozumiem, tym autem, bo to jest głupie. No ale to i tak jest tam zamknięte, a chyba, że no nie, chyba nie rozwalisz tej kraty autem, nie? Nie, tam jest przycisk. Przeskakujesz tą pierwszą kratę i otwierasz sobie przyciskiem. Musisz tym autem tam znaleźć drogę w tym labiryncie i przeskakujesz wtedy w tym momencie tą... Co ty, po co kurde, ja tu wjechałem, nie ma szans. Tym autem? Znowu jestem w tym samym miejscu, tak? Boże, co ona tu robi? Wyjeżdżaj stąd. Znowu jestem na początku. Ale po co mi to auto tutaj? Głupie to jest i tyle. No, tym autem tu nigdzie nie wjadę, więc to mogę sobie w ogóle rozumiem. Darować. Znalazłeś drogę? Nie, znaczy no jadę tam, gdzie ty jesteś. Ale masz już ten? Te kratki dwie? Jeszcze nie. No weź się cofaj, Boże! Nie rozumiem, to chyba trzeba do tej windy wjechać, bo to jest... A my nie mamy tego auta jakoś przetransportować albo coś? No tak, właśnie to auto jest tu potrzebne. Nie wiem, czy trzeba to auto do tej windy włożyć i je przetransportować. Kisne. No właśnie to mówię. Pojechało mi to auto w ogóle jakimś cudem do góry. Zjeżdżam gdzieś w dół. Ta winda pierwsza mi pojechała do góry. Hit. No dobra, z tym ale autem, ja mam. Tak, ale ja mam drugą zamkniętą kratkę. Czyli mamy źle ustawione te windy. Teraz pytanie tylko, czy ja to dam radę zrobić na tym save'ie. A czemu spadłaś? Ciele. Wow. Już myślałam, że mi zabije się. Nie, ja stąd nie wyjdę, to jest spieprzone. Wiecie o tym. Chyba, czemu? Że ja muszę wrócić. To jest labirynt. Labirynt ten korytarz, tam jest, tak. Aga, ten ciąg, to jest po prostu labirynt, labirynt, który musisz przejechać tym samochodem, wiesz? Aż dotrzesz do tej... No wiesz co, no jestem teraz tak, mam drogi. Jedną dziurę do przeskoczenia, taką małą i drugą, ja o tu jest, nie wykręcę. Wjechałam. Czekajcie, bo ja tak jakby już chyba myślę, że jestem dobrze. Ile mamy nie wiem, minut czy dobrze w ogóle? Jadę, 45. No. No i się kręcę w kółko w tym momencie. No to no, tak jak ja. Pozdrawiam. Czemu tracę życie tak by the way? Nie wiem, jak gdzieś w ogóle. Dobra, słuchajcie, musimy ustawić dobrze te windy, bo mamy je źle. Nie wiem, jak gdzieś. Gdzie ja teraz jestem w ogóle? O, jestem przy bramce z przyciskiem, to dobrze? No, ale bramce masz być za drugą bramką masz być, tak? No, a to ja niby jak mam to zrobić? No, przeskoczyć, taką miałaś taki do góry. Do góry nie, taką no, wyjechałam, górkę. Wyjechałam tutaj przy bramce. Nie, z to wróciłaś się do początku. To zła droga. Aha. I pogadane. Ale ja niestety nie widzę tego. Przycisłam ten przycisk i się otworzyła bramka tam przy tej takiej cysternie, że tak powiem. No tak, ale musisz najpierw być za tą pierwszą bramką, musisz ją przeskoczyć. No ale jak mam to zrobić? No w tym labiryncie jest droga, która tam prowadzi. To jest męczące już, głupie. Może zróbmy, ile mamy minut, powiedzcie mi. 46. Ja mam 46, ale ja to wytnę wszystko, no daj sobie. No bo możemy zrobić tak, że zakończymy i ja wam nagram tą drogę i wyślę, jak tam dojechać. Jak chcecie. Ja pier... Jestem już zmęczona tym. No to po co ja tutaj wjechałam? No jak to jest głupie. No ja się kręcę w kółko. No ja też cały czas. No dla mnie to jest takie trochę Ale bez... ty też jakiś przycisk znalazłaś, ja tego nawet nie widzę. Tak, przycisk, dobra, czyli który to ma już... być tak, to jest ok. Przycisk, którym nie powinnam być, Sylwek, wiesz? I potem się jedzie... tam...
i się spada tu, więc to musi być... Może wpadnę do wodospadu, co? Tak będzie najlepiej, no. Nie, to jest paranoja, że naprawdę ja cały czas to się kręcę. To jest chyba okej. Okay. No ja też właśnie, wiesz? Ja cały czas wyjeżdżam przy tym początku, nie? No. Słuchajcie, ja spróbuję zobaczyć, czy te windy działają i jak działają, to zakończę i tyle, nie? I wam podeślę, jak ja przejechałem ten labirynt. I wy sobie wtedy też go tak przejedziecie. Nie chcę się nawet na to. Nie chcę się w to grać i nie chcę mi się już nic. Dlaczego? I co, i przejechałaś w kółko. No i no aha, i się wywaliło mnie z customu. No myślę, że to jest najlepsza opcja. Czemu cię wywaliło z customu? No nie wiem. Chodzę jeszcze raz. Czekajcie, poczekajcie, czy to zadziała? Tylko zerknę, czy moje... 3-4. Nie wiem, jak mam to zrobić. Czemu znowu... No jestem tu przy tym przycisku i co, zaś będę to wszystko na nowo jechać. No weźcie. A czemu czasami jedzie ten... Ona jedzie tym jeepem, a czasami... Znaczy ta winda jedzie, a czasami nie. Nie rozumiem tego, jak to działa. Możesz jechać do przodu. Sylwa, gdzie jesteś? Wiesz co, jest cały czas przy tym... Labiryncie. Przy tym wodospadzie, tak. Hmm. Ja po prostu się kręcę w kółku, ja wysiadłem. Ja muszę to i nawet... tutaj musi być gdzieś jakiś, aby... wiesz, taka odnoga. Ja, wiesz co, ja wiem, w którym kierunku mam jechać, tylko po prostu ja nie widzę tego, dlatego... No dobra, mam drugą windę. Wysiadłem. No i ty, znowu wyjechałam tutaj, nie? To jest głupie. Denerwuje mnie, że tu są takie ciasne te korytarze i się jedzie tu samochodem. To jest irytujące. Kurde, no chore, głupie. Lebokowe. No i nie walnąłem. W ogóle, czy pojadę w lewo, czy pojadę w prawo, to cały czas wyjeżdżam przy tym samym, nie? To jest takie. No dokładnie. No czemu to nie jedzie w dół ta winda? Dostanę szału. Nie wiem, Torgusiu, my tutaj jesteśmy daleko. No nie, no wykręć tam. Tylko pytanie, po co ja tutaj jestem, na przykład? Chyba, że ta winda nie ma być tak, no ale to inaczej jakby ona była... To bym miał zamkniętą tą bramkę, nie rozumiem, to jest zbugowane. No teraz w końcu, nagle. Nie wiem, jak gdzieś wjeżdżam w ogóle do góry. No próbuj, bo to do góry trzeba. Cheatuję. To do góry, słuchaj, trzeba. Aha. Masz to? Gdzieś przejecha. Jezus, żeby mi to auto nie spadło. Tak, to po prostu trzeba na ścianę wjechać chyba. No roz... I mam taką drogę dołem i drogę górą. Boże, jestem, słuchajcie, w katakumbach jakiś. Nie wiem, a ja jestem w bramce. Dobra, słuchajcie, to co, skończmy ten odcinek tu i ja wam wyślę, jak to przejechać, co? W jakiej bramce jesteś? Nie wiem, ona wskoczyła mi w bramkę. Czy możesz wyjść z tego samochodu? Ale jesteś pomiędzy jedną bramką, a drugą bramką? Nie wiem, jak znowu będę w tej samej, to dostanę hajny i wyłączę to. No jak możesz być w tej samej? No przecież no, widzisz, ja czy jesteś pomiędzy pierwszą a drugą. Nie jest safe, nie jest safe load. Ty no, wyskoczyłam gdzieś z góry i znowu wpadłam tutaj w to samo miejsce. Nie, nie chce to, mi się już to grać musisz, te customy nie, to i tyle. Musisz po prostu przyspieszyć na tej górce. Masz save'a przed tą górką? Czekaj. Zdobyłem, słuchajcie, drugie oczy kota. Nie wiem. Zobacz, czy przed tą górką masz save'a, bo musisz tam się rozpędzić. Mam. No to rozpędź tylko, się. Bo tutaj jest takie coś, że jest wjazd jakby w dół w takie ciemne i do góry nie, taki jasny. Nie, do góry masz jechać i tylko nie ciśnij cały czas kontrol, nie hamuj tam w ogóle. Cały czas kontrol i ona ci powinna ale nie przeskoczyła mi tego. Musi przeskoczyć, próbuj Mato, jeszcze raz. To, tak, znalazłem. No bo to trzeba na ścianę do góry wjechać, no ale to jest, wiecie, jak ja jechałam, to chyba tak nie powinnam w ogóle jechać, jak ja jechałam. No ja ale... jechałem tak po skałach, tak dookoła, no, nie? No właśnie. No to tak trzeba było. Nie, ta dobra, bramka mnie blokuje. Odnalazłem tą drogę. Nie no, spróbuj za którymś razem, ona tam skoczy, spokojnie. Wysiadaj ty. To dobra, mogę się pożegnać ładnie, ja już sobie tu zrobię tak, cięcie. Tak, tak. Dziękuję wam serdecznie za ten odcinek, trzymajcie się plutko, pa pa.